Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Godzina sądna. Godzina sądna. Już ostatnie chwile. Ziemscy ludzie czas swój zmarnowali. Całkowicie chcą upaść. Z braku wiedzy swojej, z braku potrzeby czystości duchowej. Wasze chcenie w godzinie sądnej jeszcze z iskierki można rozpalić ognisko, natychmiast kierować się na drogę prowadzącą w kierunku Pana Stworzyciela. Może jeszcze zdążycie, może jeszcze macie szansę, może jeszcze zlecicie do poziomu duchowego. Choć to mało prawdopodobne, ale może jeszcze w ciągu jednego dnia zdążycie się obudzić i podążać do prawdy. Kto pozostanie, wie tylko Pan Stworzyciel. Całkowicie trzeba wyluzować, rozumowo przestać rozbierać włos na czworo. Należy natychmiast oddać się w prowadzenie Panu Stworzycielowi. Wszystko, co podpowie Wam duch wykonać, to jest kierowanie się uczuciem zamiast rozumem. Rozum Was ściąga w dół, a duch ciągnie do góry. To jest działanie sprzeczne. Należy myśleć logicznie, wyciągać wnioski z doświadczeń, kojarzyć fakty i podporządkować rozum duchowi. Duch wie, co jest potrzebne do wykonania, aby pozostać na ziemi. Wszystko już krzyczy, wydarzenia blisko, a wy rozumowo usprawiedliwiacie sobie, bo wam to jest wygodne. To usprawiedliwianie jest bardzo mało dla was korzystne. W ostatnich słowach wam przekazywanych jest informacja dla was o życiu w pokorze i w prawdzie. Musicie znaleźć drogę w labiryncie ciemności i po nitce dojść do wyjścia. To wasz wysiłek, aby znaleźć tą właściwą drogę. Brak możliwości was ciągnąć, jak wy bez chcenia pozostajecie, bo to wbrew prawom Pana Stworzyciela, ale też i prawom ziemskim. Każdy musi wykazać minimum zainteresowania, aby można było was prowadzić drogą do prawdy. Działacie jak część ciemnej machiny i bez potrafienia jesteście już sami sobie uświadomić. Dlatego są obrazy. Czytajcie w obrazach z prawdy. Są to objawienia dla was, abyście mogli jeszcze zdążyć się zmienić. Godzina sądna to krótki czas na ziemi.